Gdybym nie był piłkarzem, zostałbym na pewno sportowcem, co jest związane ze sportem. Nikt mnie nie pokona w kręgle i w UNO. Byłem z siebie dumny, gdy zostałem królem strzelców trzeciej ligi. Mój rytuał przed meczem. Mam takie specyficzne wejście na murawę. Po meczu lubię spokój. Stres motywuje, czy wręcz przeciwnie? Nie, zdecydowanie motywuje. Słowa trenera, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Nie kiwaj. Swoją drugą połowę poznałem w liceum. Największą tremę miałem, gdy zabrakło mi paliwa, jak jechałem na maturę. Popisowe danie, które bym przyrządził. Łosoś i frytki z batatów. Kiedy nikt nie patrzy, to śpię. Ulubiony piłkarz dzieciństwa. To myślę, że Robert Lewandowski. Pierwszą piłkę dostałem od rodziców. Pierwsze korki to takie Adidas F50. Kurczę, nie pamiętam, jakie to były. Pierwszy raz na stadion trafiłem, gdy byłem jeszcze dzieckiem. Na trening zaprowadził mnie tata, którą zasady z czasów gry na podwórku przeniósłbym do dzisiejszego futbolu. Bramki z patyków i bez poprzeczki. Mój pierwszy samochód to Ford Focus, chyba MK2. Pieniądze z pierwszego kontraktu wydałem na korki. Pierwszy ochrzan od trenera był, no to też chyba zakiwanie. Mój najlepszy mecz. A mam nadzieję, że jeszcze przede mną. Najlepszy piłkarz, z którym grałem. Myślę, że Joel Valencia. Może nie grałem, ale trenowaliśmy razem. Najlepszy piłkarz, przeciwko któremu grałem. Maciej Gostomski. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku. A to myślę, że sytuacja, jak strzeliłem bramkę i wbiegłem na ogrodzenie, dostałem czwartą żółtą kartkę i musiałem pauzować następny mecz przez to. Najdziwniejsza sytuacja na boisku. To sobie nie przypominam. Najbardziej na świecie nie lubię oliwek. Najlepszy film, jaki widziałem, to chyba Siła spokoju. Książka, którą polecam, to Nienasycony Robert Lewandowski, jego biografia. Piosenka, której słucham przed meczem, to słucham dużo takich klubowych utworów przed meczem. Za granicą kibicuję. Ogólnie oglądam mecze i kibicuję Polakom, którzy grają za granicą. Moja rada dla młodych piłkarzy: nigdy się nie poddawaj. FIFA czy PES? FIFA zdecydowanie. Ronaldo czy Messi? Ronaldo. Real czy Barcelona? Real. Mecz piłki kobiecej czy spotkanie Ligi Egzotycznej? Spotkanie Ligi Egzotycznej. Kilka przegranych po 0-1 czy 1-0-10. Najlepiej to ani ta, ani ta, ale już jeśli miałem wybierać, to jedna przegrana 0-10. Piwo z kierownikiem czy rakija z dyrektorem sportowym? Niech będzie ta rakija, bo nie wiem, co to jest. Marzenia się spełniają czy marzenia się spełnia? Ja myślę, że jedno i drugie. Na Lubelszczyźnie polecam zobaczyć. Ogólnie Roztocze polecam zobaczyć. Ulubiona klubowa przyśpiewka? No to myślę, że po meczu. Kto wygrał mecz? Górnik.